Przechodzimy, drodzy Państwo, do drugiego punktu, do 11.15, to jest podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działu. Drodzy Państwo, mamy te działki na nogi? Tak, to jest ta zielona działka. To są, drodzy Państwo, te zielone działki, które znajdują się na terenie byłego pasa startowego. Miasto wystąpiło do nas o opinię w zakresie dokonania tych działek na rzecz nieruchomości sąsiadujących, których właścicielem jest firma Budynek. Więc nie trzeba być Nostradamusem, żeby przewidzieć, że będą chcieli tutaj realizować swoje deweloperskie cele, a więc inwestycje. Natomiast w związku z tym, drodzy Państwo, bo że te inwestycje, które już realizują, niszczą pas startowy, tą inwestycję również zablokować. I dlatego jest propozycja zarządu, aby negatywnie zaopiniować zdobycie tych dział. Tak jak Rada Dzielnicy podjęła chyba w 2008 roku, jak dobrze pamiętam, negatywne zbycie działek tych, które miasto w 2010 roku przekazało i to tak naprawdę otworzyło deweloperowi drogę do zabudowy tej części naszej dzielnicy. Natomiast, drodzy Państwo, chcę zwrócić też uwagę na uzasadnienie, które stanowi integralną część uchwały. Bo była taka koncepcja, żebyśmy zaproponowali od razu wymianę działek, bo mieszkańcy bloków 27, 28, 29 i 28a na drugiego punktu lotniczego nie mają dzisiaj drogi dojazdowej. Muszą korzystać z drogi dojazdowej, która jest właśnie, jak tutaj Marek pokazuje na mapie, własnością firmy Budimex. Muszą za to płacić. I dlatego też rozważaliśmy taki wariant, żeby zaproponować wymianę tych dział. Ale ostatecznie uznaliśmy, żeby nie proponować wymiany działek, ale jeżeli miasto zdecyduje się sprzedać te działki, tak jak napisaliśmy w uzasadnieniu, to żeby nie dokonała się sprzedaż, ale wymiana właśnie na te działki, no, które by mogły zapewnić drogę dojazdową mieszkańcom, którzy tej drogi od wielu, wielu lat oczekują. I stąd też, drodzy Państwo, jest taki projekt uchwały. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Pan Bogdan Kruta, proszę. No, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jak jestem w Radzie już tam długo tutaj, nie spotkałem się z taką logiką, jaka w tej chwili kieruje tym projektem uchwały. No, byłoby to wspaniale, żeby się to zrealizowało, bo ci ludzie tam w bloku 29 to toną w błocie już od tylu lat, że po prostu jest to śmieszne, że w ogóle mieszkają w Czyżynach. Tak mówią, to ten XIX wiek gdzieś powiedzmy tak, w tych granicach. No. Także proszę Państwa, chciałbym żeby tą uchwałę Bóg prowadził. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Pan Marek Zimański. Szanowni Państwo, jest to taka typowa zagrywka dewelopera. W tym momencie kupuje tylko te fragmenty działek, ten fragment. W 2010 roku kupił już przedłużenie tej działki dotąd i tej działki. Ale kupił od prywatnego? Kupił od gminy. Gmina sprzedała za blisko ponad 2 miliony. Przedłużenie tych działek. Nie kupował tych działek dlatego, że nie było wiadomo jeszcze, co się będzie z pasem startowym działo. W tym momencie dostał pozwolenie na zerwanie płyty, no i dlatego stara się o resztę tych działek. Jednocześnie jest właścicielem tej drogi tutaj, która jest drogą dojazdową, ale tylko i wyłącznie technologiczną do tych budynków vis-a-vis kościoła. Dlaczego tak się stało? Budynki zostały odebrane bez drogi dojazdowej. Toczyły się postępowania, można powiedzieć, o zwrot mienia. Budynki nie powinny bez drogi dojazdowej zostać odebrane. Zostały odebrane, było tutaj zaniedbanie jednostek miejskich. Były to tylko te dwa budynki. Można powiedzieć, jeden błąd się zdarza. Natomiast 5 lat później zostały dobudowane te dwa budynki i mimo tego, że wszyscy wiedzieli, że dalej drogi dojazdowej nie ma, inspektor budowlany ponownie odebrał te budynki bez drogi dojazdowej. Czyli kolejne jakby zaniedbanie jednostek miejskich. Co go do tego skłoniło? Kolejne, tak. Znaczy nawet tam personalnie ludzie polecieli za to, ale to nie o to chodzi. I teraz zabezpieczeni na parę lat. I teraz tak, 2000,
Drodzy Państwo, pan Marek Ziemiański. W 2010 miasto, pomimo tego, że powiedzmy zaniedbało interes tutaj tych ludzi, sprzedaje przedłużenie tych udziałek za 2 miliony. My opiniowaliśmy to negatywnie. Trzeba to podkreślić, opiniowaliśmy negatywnie sprzedaż tych działek, mimo naszej opinii zostały sprzedane. W tym momencie sytuacja się powtarza, czyli Budimek, wiedząc, że te dwa pasy będzie można płytę zerwać i będzie można tam zagospodarować teren, na razie występują tylko i wyłącznie o tą działkę, bo to jest tam 3 ary bodajże ta działka. Występują pojedynczo, dostali tutaj... Aha, co jeszcze ciekawego? W planie zagospodarowania przestrzennego na tych terenach są tereny zielone. Na proponowanym planie zagospodarowania przestrzennego. Tutaj mniej więcej. Zgodnie ze studium. Zgodnie ze studium, tak. Oni w tym momencie już dostali pozwolenie na budowę na 3 budynków. Jeden jest tutaj, gdzie pokazuję, to jest jeden budynek, drugi budynek, trzeci budynek. Oprócz tego dostali pozwolenie na zagospodarowanie infrastrukturą tego terenu, czyli praktycznie cały teren zielony, który jest w planie zagospodarowania przestrzennego, zniknie. Czyli wszystko, co walczyliśmy o planie zagospodarowania przestrzennego, znika. Dlatego dajemy wyraz swojego niezadowolenia i proponujemy, żeby miasto wymieniło, jeżeli już, to wymieniło te działki, które chcą, które mają być sprzedane, za te działki, które od 10 lat mieszkańcy borykają się. I powiem szczerze, że naprawdę współczuję tym mieszkańcom, ponieważ oni od 10 lat jeżdżą po takich terenach, jak tutaj pokazywałem przed chwilą, czyli po błocie, ta droga jest uzupełniana, co praktycznie pół roku zasypywane są żwirem dziury, po którym się nie da przejechać. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Nie, zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 21 za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.